Black Friday w Jim Beam z rabatami sięgającymi nawet 80%. Nie, kamery mnie męczą. Kamery popusia męczą, ale mam nadzieję, że walka Ciebie nie zmęczy. Zostało jeszcze 5 dni do pojedynku. Dzisiaj była konferencja. Konferencja dość spokojna z udziałem Twoim i Kasiusza, ale czy poczułeś chociaż przez chwilę tą taką adrenalinę, jak spojrzałeś na niego? Czuję, że lekkie napięcie gdzieś tam, oczywiście jak jest face to face, to już jest, czuć, że to nadchodzi, no ale już face to face z Kasią miałem chyba 100 razy, także już mi się znudziło. Nie wiem, czy czytałeś komentarze po Twoim dniu z Popkiem, ale ludzie naprawdę wierzą w Twoją wygraną i mało tego, powiedzieli, że zauważyli dużą zmianę i naprawdę są przekonani, że Popuś jest czysty. Czy miło się czyta takie coś i słyszy? Nie wiem, czy czytasz, ale czy słyszę? Nie czytałem, ale miło to się słyszy. Dziękuję Wam, że to zauważyliście. Powiedzieli, że Kasia naprawdę będzie miał ciężko i ja tutaj z trenerem Mirosławem Ognińskim rozmawiałam, który powiedział, że jeżeli to będą... Ile macie rund? 3. Jeżeli to będą 3 rundy, to jest bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo, że Popka ręka zawędruje ku górze. Czy słysząc takie słowa, tak jak ja Ci teraz przekazuję od trenera, to podnosi na duchu, czy Ciebie już nie musi nic podnosić na duchu? Miło słyszeć, ale... Zdania są podzielone, także ja mógłbym słuchać samych superlatyw albo samych negatywnych jakichś tam i sobie wziąć na przykład do serca. Ja mam spokojną głowę, wiem, że jestem przygotowany na tyle, ile mogłem, a zrobiłem naprawdę bardzo dużo, także jeżeli głowa zagra, to naprawdę mam szansę, żeby tam zawojować. Bo słyszałam, że jakby było 5 rund, to jak ty ocenisz swoje szanse na wygraną? Tutaj, jeżeli mówimy właśnie o tlenie i kondycji. To mogło być różnie, bo to w normalnej walce nie jest tak jak na sparingach, to że ja robię 5 rund na sparingu i nie jestem, nie dyszę, nie zbieram mnie na wymioty i nie padam na ryj. Nie znaczy, że w walce będzie tak samo. Oczywiście walka to jest inna bajka niż sparingi i jakby była 4., 5. runda, mógłbym mieć kłopoty na, wiesz, w prawdziwej walce. Dzień z zawodnikiem określili jako najlepszy, jaki do tej pory wyszedł. Widzowie, którzy... Mój wyszedł najlepszy. Tak, tak. I powiedzieli też, że szkoda, że trwał tak krótko i że to powinien być cały dzień, a nie tylko chwilówka. Czy tobie fajnie się spędzało ten dzień właśnie tak przed kamerą, pokazując widzom, jak wygląda taki typowy dzień Popka przed walką? Ja cały czas jestem przed kamerą, kochani, więc możecie zauważyć. Ale vlogów nie nagrywa. Nie, ale gdzieś tam kamera mi towarzyszy gdzieś tam przez połowę mojego życia. No dzień zawodnikiem, no po prostu szwendali się za mną. Ja robiłem to, co robię na co dzień, czyli gdzieś tam baseny, treningi, nawet poszedł do barbera. Widzicie, nawet Popuś w tej okazji poszedł do barbera. Dzisiaj jeden z zawodowców właśnie, jeżeli chodzi o MMA, powiedział mi, że dla niego formą odprężenia jest zabawa w YouTube'a oraz Instagrama. Czy ty, jako osoba, która zajmuje się wszechstronnie wszystkim, co związane z internetem, ma jakąś formę rozluźnienia w tym wszystkim? Jak oglądam telewizor. Okay. Jestem strasznym telemaniakiem i tutaj jest jedyna forma relaksu, jaka... jakby mnie rozkłada na opadki. Oglądasz jakieś reality show, czy paradokumenty, czy jakieś inne programy? National Geographic, programy o UFO, taka sytuacja. Okej, okay, czyli takie dość edukujące. Tak. Czy to moja druga religia? A książki czytasz? Pożeram ostatnimi czasy, a teraz jakoś przez 1,5 miesiąca dałem sobie spokój, bo bardziej trenuję niż czytam. Rozumiem. Popek, jak twoje nastawienie przed walką, gdzie jesteś po kontuzji i na tej samej walce zawalczy, na tej samej gali zawalczy osoba, z którą wcześniej właśnie walczyłeś? Czy to dodaje tobie jakoś sił, żeby pokazać widzom, że jednak Popek potrafi? Popek potrafi, będzie chciał to pokazać 26. A zdarzenie z Normanem dzisiaj było? Nie, my się przyjaźnimy, także tutaj między nami jest bardzo dobra krew, także tam przywitaliśmy się, pożegnaliśmy się. Bardzo go lubię. Pytałam się widzów, jak określają właśnie tutaj szanse na wygraną, ze względu na to, że i ty, i Kas już walczyliście z Normanem, ale niestety nie potrafili tego oszacować. Myślisz, że to, że obydwoje z nim walczyliście, może mieć tutaj jakiś wpływ no właśnie na styl walki na przykład? Wątpię. Po prostu no, walczyliśmy z nim i tyle. No. Także tutaj raczej nie będę kopiował stylu Parkera, żeby dostosować go do Kasy, bo to musiał być sobą i ten, i tylko sobą. Teraz Norman otrzymał walkę z Adamem Oknińskim, który jest od niego sporo cięższy, nie wiem czy to jest 20 czy 30 kilo. Jak myślisz, jakie Norman ma szanse z chłopakiem, który może nie walczył tyle co on, ale też ma sporo walk za sobą?
Finalnie różnica między nimi wagowa będzie wynosiła 10 kg, bo Parker waży 90, a jego oponent 107, tam koło 110. I musi zbić tą wagę do 100, także różnica będzie 10 kg. Także tutaj dla Parkera to nie powinno być jakaś wielka różnica wagi, chociaż dycha to jest dycha, nie? Także nie wiem. Ale Parker jest naprawdę maszyną, tak jak on mówi tutaj, nie ma w tym ani krzty nieprawdy, także będzie miał ciężko tutaj jego rywal. Cztery dziwne incydenty dzisiaj na konferencji się wydarzyły. Czy któraś ciebie zniesmaczyła albo zapadła w pamięć? Nie mój cyrk, nie moje małpy. No tak, ale jednak musiałeś tam być i oglądać. To nie miałeś czegoś takiego, że chcesz już stąd wyjść, czy po prostu ty zdajesz sobie sprawę, że inaczej już nie będzie to wyglądać? Ja chciałem stąd wyjść już o godzinie 8 wieczorem. Kiedy przyszedł, dopiero nie przyszedłeś i już chciałeś wyjść. Ja, bo jestem naprawdę zmęczony, dzisiaj zajebałem taki trening długi, że tylko mi się chce spać. Rozumiem. A jeżeli chodzi o występ Jasia Kapeli, który przebrał się za Pannę Młodą, nie wiem, czy to widziałeś, pewnie słyszałeś. Jak oceniasz sytuację faceta dorosłego, który robi takie rzeczy? To jest dla ciebie prześmiewcze, czy wolałbyś unikać w ogóle słuchania o czymś takim? Mówiąc po żartem, po serio, jakbym był pijany, to bym brał. Okej, a konfrontacja Anny Andrzejewskiej z Mirosławem Oknińskim? Jak ocenisz tutaj wymianę zdań? Nie wpierdalam się tutaj, ja szanuję każdego, który szanuje mnie, a że oni mają jakąś tam potyczkę słowną, bo jemu się wydaje, że ona ma męski głos i przypomina faceta, to jest jego zdanie. Ja to mówię, do tej dziewczyny nic nie mam i ona dla mnie wygląda jak dziewczyna. Zauważyłam, że Esmeraldy zbytnio chyba nie trawisz. Nie lubię, jak ktoś pijany chodzi i się krząta, więc... No właśnie, bo ona tak mówi, że przeszła przemianę i o ile po tobie tę przemianę ludzie widzą, to po niej nie. I mam wrażenie, że ona próbuje się wepchać pod, po prostu pod publikę, żeby pokazać, że się zmieniła. Co ty o tym powiesz? No nie znam jej na tyle, żeby tam mówić, że nie, co ona tam ma w głowie, ale... No nieładnie się wpierdalać, jak udzielam wywiadu. Nie znasz jej na tyle, a jestem ciekawa, czy ty w ogóle osoby, które tutaj przychodzą walczyć, kojarzysz chociaż jakkolwiek, czy totalnie są dla ciebie nieznane? Na początku nie kojarzyłem praktycznie tutaj nikogo. Teraz to się zmieniło, znam 70% społeczeństwa w Prime, jeżeli chodzi o fighterów. Z którą federacją się tobie najlepiej współpracuje? Bo wspomniałeś, że to nie oni ciebie stworzyli, tylko ty zostałeś sam stworzony i nie będziesz tutaj żadnych po prostu argumentów... Nie będziesz po prostu... Boże, wybili mnie z rytmu teraz. Po prostu nie będziesz się dostosowywał do żadnych warunków. Do warunków jakich? Związanych z... Nie, jeżeli ktoś się zachowa normalnie, to ja jestem normalny. Jeżeli ktoś obiecuje coś, a później, wiesz, zmienia zdanie, no to ja też nie mogę być tutaj, wiesz, normalny. Rozumiem, że współpraca z Prime'em przebiega na tyle satysfakcjonująco, że zagościsz tutaj nie tylko na walkę z Kasiuszem, ale później również. Zobaczymy, jak się potoczą losy. Na razie teraz na celowniku 26 Casio, a jak będzie dalej, zobaczymy. No i mam nadzieję, że wyląduje już za parę dni pas króla. A, byłoby mi pięknie. Życie jest piękne.